Mówiąc o wierzeniach słowa, nie sposób pominąć kwestii związanych z Księżycem. Oczywiście można czasami na niebie obserwować krwawy Księżyc. Z astronomicznego punktu widzenia zjawisko to jest zbieżnością trzech różnych okoliczności, czyli pełni, perygeum, czyli maksymalnego zbliżenia i zaćmienia Księżyca. W czasie tym naturalna satelita Ziemi zyskuje fascynującą i złowrogą czerwoną poświatę. Wszystko to za sprawą promieni słonecznych, które w tej szczególnej porze muszą przejść przez ziemską atmosferę, żeby oświetlić tarczę Księżyca. Krwawy Księżyc jest zjawiskiem widocznym raz na kilkanaście lat. Nic zatem dziwnego, że przez dawne ludy był postrzegany jako zwiastująca niebezpieczeństwo anomalia. Biblijny prorok Joel zapowiadał, że w dzień apokalipsy słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew. Można powiedzieć, że uczucie lęku w obliczu zaćmienia słońca i krwistego księżyca w zasadzie jednoczyło pogan i chrześcijan. Czerwona poświata naturalnej satelity Ziemi powszechnie budziła skojarzenie z przelaniem dużej ilości krwi. W wypadku dawnych Słowian było to przekonanie o szczególnej aktywności tzw. nocnych morderców, wampirów, strzyk czy jakichś tam wilkołaków. Nieobce były im również obawy przed nadchodzącą katastrofą, która mogła objawić się pod postacią klęski żywiołowej, zarazy, a może nawet i czasami wojny. Na co dzień księżyc w życiu Słowian pełnił jednak bardzo pragmatyczną funkcję. Był przede wszystkim miernikiem upływającego czasu. Pełny cykl księżycowy wyznaczał pełny miesiąc, zaś poszczególne fazy księżyca poszczególne tygodnie. Widać to szczególnie dobrze w językach słowiańskich, gdzie formy przychodzące od rekonstruowanego prasłowiańskiego rdzenia msyt, czyli miesiąc, przez długi czas były obowiązującymi nazwami księżyca. Wyrazy te są etymologicznie łączone z takimi desygnatami jak miara lub zmiana. Księżyc zmienia wszak swoją postać, nów, kwadra, pierwsza, pełnia, kwadra, ostatnia, co daje człowiekowi podstawy do wyznaczania czasu. Księżycowy kalendarz ustąpił jednak z czasem na rzecz słonecznego kalendarza. Wszystko za sprawą jego wady, polegającej na jego niezgraniu się z cyklami pór roku. Jakie wierzenia na temat księżyca towarzyszyły jeszcze słowiańskim ludom? Jakie funkcje w sumie im przypisywano? No, księżyc jest jak kobieta. Słynna zmienność płci pięknej nie wzięła się znikąd. To właśnie kobiety były szczególnie zależne od nocnego oświetlacza nieba. Wszystko za sprawą cyklu menstruacyjnego, który nieprzypadkowo trwa średnio tyle co pełny cykl księżycowy, czyli około 29 dni. W wypadku wielu kobiet krwawienie miesięczne jest zbliżone do pory nowiu. Czasem, gdy księżyc nie jest widoczny, zaś dni płodne pokrywają się z pełnią. Wraz z miesiączką wykazuje oczywisty związek z miesiącem, jednak nie inaczej jak z menstruacją, czy po łacinie mensis, czyli księżyc albo miesiąc. No i czyżby zatem kobiety zamiast z Wenus przywędrowały na Ziemię z księżyca? Bez wątpienia księżyc determinuje kobiecą płciowość, jednak działa również na mężczyzn. Zdania słowiańskiej ludności na temat płci księżyca są podzielone. Dla jednych jest mężczyzną, jednak wyraz luna świadczy o tym, że na obszarze słowiańszczyzny ziemskiego satelitę łączono raczej z płcią żeńską. Nie były to przypadki sporadyczne, należy mieć jednak na uwadze to, że dla narodów słowiańskich to właśnie formy typu miesiąc czy luna były dawniej właściwymi nazwami księżyca. Etymologia słowa księżyc jest nieco zagadkowa. Trzeba by powiedzieć, że językoznawcy łatwo skojarzą ten wyraz z księżycem, a raczej z księdzem, dawniej władcą, i sufiksem -ic, obecny przy nazwach potomków. Trudno jednak rozstrzygnąć, co mogło być powodem do metaforycznego nazwania ziemskiego satelity mianem syna władcy. Jedni sądzą, że pierwotnie księżycem nazywano wyłącznie młody księżyc między nowym a pierwszą kwadrą, na wzór Swarożca, syna Swaroga, który w religii dawnych Słowian był uosobnieniem młodego słońca. Niektórzy pokusili się jednak o jeszcze inną interpretację, wedle której władcą, czyli księdzem nieba, miało być słońce, zaś księżyc jego potomkiem, małym księdzem. Za tę motywację semantyczną przemawiają podania ludowe z Polski, w których czart tworzy księżyc z kawałka słońca ukradzionego Bogu. Całkiem możliwe jest zatem to, że w wypadku Słowian kult lunarny pozostał w bardzo bliskim związku z solarnym. Warto w tym miejscu przywołać sobie postać Horosa, zagadkowego boga wschodnich Słowian, który jest identyfikowany jako bóg księżyca.
pomimo że jest to że jego nazwa wskazuje na wyraźny związek z nowoperskim Xorit, czyli słońcem. Nie zapominajmy też o tym, że na Księżycu przebywał pan Twardowski, postać z polskich opowieści, której życiorys wskazuje pewne podobieństwa do wierzeń na temat Swaroga. Księżycowi w wierzeniach ludu przypisuje się również typowo ludzkie czynności, takie jak dorastanie, starzenie się, umieranie. Mniejszy pomocnik Słońca cechuje się śmiertelnością, ale i umiejętnością odradzania. Podobnie jak części ludzkiej duszy, która w wierzeniach Słowian po krótkim pobycie w zaświatach wracała na świat doczesny. Księżyc odnowił do pełni wzrasta, następnie na chwilę zamiera, po czym maleje aż do całkowitego zaniku. Zawsze jednak wraca pod postacią młodego księżyca, który zaczyna rosnąć i osiąga swoją dojrzałość, a następnie znów zaczyna się starzec. Zarówno księżyc, jak i ludzkie życie mają swój schyłek. Być może dało to nadzieję człowiekowi, że i on po krótkiej chwili nieobecności ponownie wróci na świat pod inną postacią. Podobnie jak i słońcu, tak i księżycowi na naszych ziemiach przypisywało się funkcje sakralne. Wprawdzie w kulturze ludowej nie kłaniano mu się jakoś szczególnie często, ale na obszarze Słowiańszczyzny zostały odnotowane społeczne zakazy wskazywania na księżyc palcem, a także spluwania lub oddawania moczu w jego kierunku. Dbano zatem o to, by go nie pohańbić, a to świadczy już o szacunku, jakim go darzono. W folklorze zachował się również formuły witające młody księżyc po okresie nowiu, co może być pozostałością po dawnym kulcie lunarnym. Czasem nawet kłaniano się ziemskiemu satelicie. Młode dziewczęta robiły to w celach matrymonialnych, chcąc rozbudzić miłość w konkretnym mężczyźnie. Jest to kolejny dowód na związek księżyca z ludzką płciowością. Niegdyś człowiek lubił postrzegać otaczającą rzeczywistość w sposób magiczny. Objawiało się to w przekonaniu, że przyroda daje ludziom znaki będące w istocie zwiastunem nadchodzącej przyszłości. Z tego podłoża wynikała meteorologiczna funkcja księżyca, opierająca się przede wszystkim na zwracaniu uwagi na wygięcie rogów w jego pośrednich fazach. Rogi zagięte do góry zwiastowały słoneczne dni, wykrzywione w dół deszcz, jasny i dobrze oświetlony księżyc zapowiadał bezchmurny dzień, z kolei przesunięte mgiełką opady i zamglenia. W kulturze ludowej baczono na to, na jaką fazę księżyca przypadało Boże Narodzenie. No i może to tyle na temat księżyca na początek.